Szkoleniu. Tematem szkolenia będzie działalność prowadzona przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie istnieje od roku 1993 jako fundacja powołana przez Urząd Miasta. Fundację tworzą dwa działy: Koszaliński Fundusz Pożyczkowy, wcześniej zwany Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Centrum Biznesu. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest również właścicielem koszalińskiego inkubatora przedsiębiorczości, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundacja stworzyła i realizuje system kompleksowej obsługi biznesu. Strategia opiera się na skoncentrowaniu w ramach jednej instytucji kompletnego pakietu usług i wypracowaniu narzędzi prowadzących do realizacji kompleksowego wsparcia krok po kroku przedsiębiorcy na każdym etapie działalności firmy. Od doradztwa i szkoleń traktujących tematykę ogólną oraz ukierunkowaną na specjalistyczne zagadnienia, ofertę wsparcia finansowego, udostępnianie zaplecza lokalowego i technicznego po internacjonalizację działań przedsiębiorstw i przygotow do ekspansji na rynki Unii Europejskiej. Celem działalności fundacji jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Nadrzędnym celem fundacji jest działanie zmierzające do wspomagania małej przedsiębiorczości poprzez pomoc dla osób zaczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą w sferze produkcyjnej i usługowej, wspomaganie istniejących podmiotów gospodarczych wprowadzających nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, stwarzających nowe miejsca pracy. Organizacja prowadzi konsultacje i doradztwo. Działania promocyjne dla różnych grup społecznych i zawodowych, organizuje szkolenia i warsztaty. Współpracuje z samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi. Organizacja jest regionalnym punktem informacyjnym Eurodesku RPIE. Etapy wsparcia. Pierwszym etapem wsparcia jest przygotowanie do założenia działalności gospodarczej. Działania prowadzone przez Centrum Biznesu koncentrują się głównie na indywidualnych konsultacjach oraz na szkoleniach, których głównym celem jest przekazanie wiedzy prawnej i ekonomicznej niezbędnej do opracowania biznesplanu, założenia własnej firmy i planowania jej rozwoju. Drugim etapem jest pierwsze wsparcie finansowe i lokalowe przy zakładaniu firmy. Start i pierwsze lata działalności firmy są najtrudniejsze. Na tym etapie oferta Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości ma na celu pomoc w utrzymaniu się na rynku nowej firmy. Pożyczki udzielane przez Koszaliński Fundusz Pożyczkowy przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych nowo powstałej firmy, najczęściej modernizacji obiektu, zakupu środków transportu i innych środków trwałych niezbędnych w uruchomieniu produkcji czy usług oraz na zaspokojenie potrzeb obrotowych w związku z podejmowaną działalnością gospodarczą. Trzecim etapem wsparcia jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem firmy. W codziennej działalności firma styka się często ze zmieniającą się sytuacją prawną oraz potrzebą udoskonalenia organizacji pracy i kwalifikacji pracowników. Temu służą organizowane przez Centrum Biznesu szkolenia, śniadania biznesowe, spotkania ze specjalistami z dziedziny księgowości, podatków, prawa, stwarzanie możliwości zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, logistycznymi w firmie oraz działania i projekty ułatwiające kontakt na linii pracodawca, poszukiwany pracownik, stażysta, praktykant. Czwartym etapem wsparcia jest poszukiwanie możliwości i środków finansowych na rozwój firmy. Firmom zainteresowanym dalszym rozwojem swojej działalności poprzez rozbudowę infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy, rozszerzenie oferty produkcyjnej lub usługowej i dostosowanie jej do obowiązujących norm jakości oferowana jest możliwość dalszego korzystania z programu pożyczek udzielanych przez Koszaliński Fundusz Pożyczkowy. Przedsiębiorcy poszukujący środków na rozwój i inwestycje w swojej firmie mogą również skorzystać z konsultacji, doradztwa i szkoleń w zakresie ubiegania się i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej prowadzonego przez Centrum Biznesu. W ramach wyżej wskazanych działań przedsiębiorca otrzymuje informacje na temat dostępnych funduszy Unii Europejskiej.
Europejskiej na inwestycje w firmie oraz ocenę możliwości ich wykorzystania pod kątem planowanych przez niego działań. Piątym etapem jest zdobywanie nowych rynków i kontrahentów. Firmom przygotowującym się do ekspansji na rynki europejskie pomoc oferowana jest dwutorowo. Uwzględniają strony zagadnienia prawne, a z drugiej tworzenie możliwości kooperacji. Moduł prawny to konsultacje i doradztwo oraz spotkania informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz swobody przedsiębiorczości, ułatwiające przedsiębiorcy znajomość i interpretację unijnych przepisów. W sposób komplementarny prowadzone są działania proeksportowe. Wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych wejściem, współpracą i promocją na rynkach zagranicznych realizowane jest poprzez gromadzenie i udostępnianie ofert współpracy celem poszukiwania zagranicznych partnerów biznesowych, organizacji międzynarodowych, giełd kooperacyjnych i misji gospodarczych. Szóstym etapem jest budowanie patriotyzmu lokalnego i wspieranie współpracy wśród koszalińskich przedsiębiorców. W roku 2008 Centrum Biznesu zainicjowało powstanie grupy Made in Koszalin, nieformalnej grupy skupiającej przedsiębiorców, instytucje kultury, instytucje finansowe, spółki miejskie i inne podmioty z Koszalina i okolic, promującej patriotyzm lokalny. Celem Made in Koszalin to wykreowanie marki Made in Koszalin, promocja miasta Koszalina i okolic, wspólna i efektywna promocja koszalińskich firm i instytucji. Zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów czy usług, zwiększenie jakości produktów i usług z grupy Made in Koszalin, wzbudzenie patriotyzmu lokalnego w mieszkańcach Koszalina i okolic. Koszaliński Fundusz Pożyczkowy. Działalność pożyczkową w ramach Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości prowadzi Koszaliński Fundusz Pożyczkowy, wcześniej zwany Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości. Działa od roku 1996, udzielając pożyczek dla mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Swoją ofertę Koszaliński Fundusz Pożyczkowy kieruje także dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą i absolwentów nieposiadających historii kredytowej. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach oprocentowania, znacznie niższych niż rynkowe. Zasadniczo maksymalny okres pożyczkowy to 60 miesięcy, 5 lat, z możliwością 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, a kwota wsparcia wynosi do 500 tysięcy złotych. Pożyczki są udzielane na cele inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe, a ich przyznanie uzależnione jest od ustanowienia zabezpieczenia. Szczegółowe warunki pożyczek przedstawione są przy poszczególnych projektach. W okresie swojego istnienia fundusz udzielił już ponad 800 pożyczek na kwotę ponad 60 milionów złotych, co pozwoliło utworzyć 697 nowych miejsc pracy w mieście i regionie. Utrzymano 2100 miejsc pracy już istniejących oraz powstało 250 nowych podmiotów gospodarczych. Fundusz stara się jak najszerzej pozyskać środki na powiększenie swojego portfela pożyczkowego. Dzięki temu do lokalnych przedsiębiorców mogły popłynąć środki, na przykład z projektu funduszu wspierającego małą przedsiębiorczość. Dużym wsparciem był także sektorowy program operacyjny, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz pożyczki w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości świadczy dodatkowe usługi. A przepraszam, jeszcze wrócę do Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Została powołana w 1994 roku przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie. Misją Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest promocja i wspieranie nowo powstałych oraz rozwój istniejących małych firm, szczególnie tych otwieranych przez osoby dotychczas bezrobotne. Celem inkubatora jest kreowanie mikrośrodowiska biznesu, którym łatwiej będzie pokonywać kolejne bariery stawiane przez gospodarkę wolnorynkową dla małych lub rozwijających się firm, budowanie sieci instytucji działających w rozwoju i przedsiębiorczości w kraju i poza jego granicami.
Koszalinski Inkubator Przedsiębiorczości świadczy również dodatkowe usługi wspierające dla małych i średnich przedsiębiorstw. Transportowe, osobowo-towarowe, samochód typu bus, biurowe, pisma komputerowe, skanowanie, faks, ksero, bindowanie, wypożyczanie narzędzi i elektronarzędzi dla małych firm, doradcze w zakresie biznesplanu, organizacji biura w małej firmie, organizacje zarządzania małą firmą, usługi informacyjne z zakresu pozyskiwania kredytów, pożyczek, gwarancji, z zakresu szkoleń i kursów, udostępniamy biblioteczkę publikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, promocji firm inkubowanych na targach oraz wystawach krajowych i zagranicznych. Centrum Biznesu w Koszalinie zostało powołane przez miasto Koszalin. Powstało w ramach struktury organizacyjnej Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie. Centrum Biznesu stanowi uzupełnienie dotychczasowych działań prowadzonych przez Fundację na rzecz przedsiębiorców, tworząc w ten sposób kompleksowy system ich obsługi. Centrum Biznesu w Koszalinie to instytucja kreująca rozwój miasta i sąsiadujących z nim gmin, w kierunku prężnego ośrodka gospodarczego, likwidująca bariery komunikacyjne i administracyjne w relacjach z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. Zadania i cele Centrum Biznesu. Profesjonalne doradztwo i wsparcie początkujących przedsiębiorców oraz firm już działających, kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, tworzenie biznesowych więzi kooperacyjnych, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie międzynarodowych ofert współpracy, promowanie koszalińskiej przedsiębiorczości, udział w przedsięwzięciach proinwestycyjnych, misjach gospodarczych, targach, wystawach i konferencjach. Centrum Biznesu w Koszalinie oferuje kompleksowy system usług i doradztwa dla regionalnych i międzynarodowych partnerów biznesowych i inwestorów. Ich celem jest rozwój lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości. Ich zadaniem jest wzrost regionalnej i międzynarodowej współpracy gospodarczej w celu stworzenia lepszego klimatu przedsiębiorczości w regionie Koszalina. Centrum Biznesu w Koszalinie wspiera i świadczy usługi dla przedsiębiorców zorientowanych na rozwój, firm zainteresowanych współpracą z firmami z zagranicy, przedsiębiorców zainteresowanych wejściem i promocją swojej firmy na rynkach zagranicznych, początkujących przedsiębiorców oraz inwestorów krajowych i zagranicznych. Wyróżnienia i nagrody przyznane Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Koszalinie. W 2006 roku Fundacja została nagrodzona w konkursie Świata Biznesu. Otrzymała Perły Biznesu 2006 w kategorii Wydarzeń Gospodarczych 2006 za stworzenie w Koszalinie Centrum Biznesu jako instytucji kreującej rozwój gospodarczy Koszalina i sąsiednich gmin. W 2007 roku Europejska Nagroda Przedsiębiorczości, wyróżnienie europejskim konkursie przyznane na poziomie krajowym przez ministra gospodarki za projekt System Kompleksowego Wsparcia Firm w każdym etapie działalności. W 2008 roku Animator Regionalnej Przedsiębiorczości, nagroda przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W 2008 roku Fundacja również została uznana jako innowacyjna organizacja. Nagroda przyznana przez Fundację Innowacji i Rozwoju w Warszawie w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji dla Centrum Biznesu, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. W 2009 roku Innowator Roku, nagroda przyznana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego dla Centrum Biznesu, Fundacji i Inicjatywy Made in Koszalin. W 2009 roku również wyróżnienie Innowacyjna Organizacja dla Grupy Made in Koszalin przyznane przez Fundację Innowacji i Rozwoju w Warszawie w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji oraz w 2010 roku Animator Regionalnej Przedsiębiorczości, nagroda przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla prezesa Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Uprzejmie dziękuję za udział w szkoleniu.